Siemano wszystkim, z tej strony Pomidorem.pl i witam was bardzo serdecznie w nowej sesji nagraniowej z gry Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Tak, musiałem z takimi pełnymi emocjami to znowu powiedzieć. Witam was bardzo serdecznie w drugiej sesji nagraniowej. No i cóż, w dużym skrócie. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę gry, przeszliśmy pierwsze trzy warp roomy. Tutaj warp room, gdzie był Crunch i maska Rocco i mieliśmy konfrontację, gdzie musieliśmy takie kamienie ogólnie zasilić, w sensie my na kolor niebieski, Crunch na kolor czerwony. Gdyby Crunch wszystkie zasilił na kolor czerwony, to my byśmy obrywali. Tutaj mieliśmy warp room wody i w sumie dwa najgorsze poziomy, czyli H2O No oraz Banzai Bonzai. Chociaż nie, Banzai Bonzai jest spoko, ale Sea Shell Sheningans to jest najgorszy poziom, bo tutaj pomyliłem ósemkę z siódemką, za co przepraszam najmocniej. Tutaj mieliśmy konfrontację z Crunchem wodnym, ponieważ maska, która towarzyszyła Crunchowi, to był Wawa, czyli elemental wodny. Jak widzicie, zresztą tutaj pada bardzo deszcz. No i mieliśmy tutaj konfrontację z trzecim warp roomem i z też jeszcze gorszymi poziomami, jak chociażby Eskimoral jest po prostu taki sobie, no nie będę tego ukrywał, ale nie lubię tutaj zdobywać 100%. I mieliśmy konfrontację z Crunchem i Pyro w poziomie Crash to Ash, gdzie po prostu Crunch był jednym wielkim potworem, który rzucał na nas meteoryty, które były otoczone ogniem. No bo wiecie, warp room ognisty, nie? Przywódca elementali, który został pokonany wcześniej od ostatniego elementala, czyli elementala wiatru. No ale właśnie, dzisiaj idziemy sobie do warp roomu numer 4, czyli tego zimowego warp roomu, który zresztą widzicie teraz. I mam takie jedno pytanie, bo jest to warp room zimowy, a elemental, który występuje w tym warp roomie, to jest odpowiedzialny za warunki pogodowe, czyli między innymi za wiatr. No zresztą każdy z nich jest w jakimś tam stopniu odpowiedzialny za warunki pogodowe, no bo w końcu mamy, wiecie, wodę, ziemię oraz ogień. A w tym wypadku mamy tutaj wiatr i pada śnieg. Otóż nie do końca, ponieważ Lolo, czyli maska, która tutaj się pojawia, jest również właśnie odpowiedzialny za śnieg, za lawinę, za błyskawice, ponieważ burza też tutaj może być. Więc no, on jako elemental wiatru ma wiele zastosowań. Tak to mogę w fajny, powiedzmy sobie, sposób wytłumaczyć. Dobra, oczywiście 5 poziomów na nas tutaj czeka plus boss, więc bez zbędnego przedłużania lecimy sobie na pierwszy poziom. Avalanche. Tutaj będzie japońska nazwa, a my zatem wchodzimy tu. The Crash Bandicoot, eh? Oh, I've heard so much about you, and this is the hero I have to blow away? Ha! Seems like a bunch of hot air to me. Witam was bardzo serdecznie. Sorki, że z taką ciszą, ale chciałem sobie tutaj ogarnąć taki motyw, żebyście wy sobie posłuchali soundtracku, tak jak zresztą wam o tym wspominałem niejednokrotnie, że lubię się czasami nawet na początku wyciszyć, żebyście wy mogli po prostu sobie posłuchać tego, jak dla mnie, dobrego soundtracku. O, i tutaj w elegancki sposób życie żeśmy sobie zdobyli, nie powiem, że nie. Ale dobra, myślę, że przyszedł czas na... What? 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 Co to było? Ej, ale dlaczego Coco nie trafiła? Dobra, to była głupota, nie powiem, że nie, ale ze strony Coco tym razem, ponieważ ja tutaj dobrze skierowałem swój analog, a ona nie doskoczyła. No ale tak, wrogami tutaj będą pingwinki, ci narciarze, aka pseudokopia Adama Małysza. No i... No idziemy se dalej, po prostu idziemy se dalej w poziom, który praktycznie
tutaj towarzyszy nam śnieg. W sensie chodziło mi o to, że idziemy sobie dalej w poziom, gdzie towarzyszy nam śnieg. No, ładniej to chciałem słowa ubrać, ale no niestety. Jako, że jest rano i wstałem z jakichś 20 minut temu, ponieważ zawsze lubię sobie tak z samego rańca podejść do nagrywania, no to takie są tego, że tak powiem, skutki, że potem mylę się lub po prostu mi się plącze język, bo chcę wszystko powiedzieć i w fajny sposób przedstawić, a no czasem się nie powiem, że nie zapomni. A nie chcę o takich, moim zdaniem, ciekawostkach dosyć ważnych zapominać. Właśnie. I co do ciekawostek, tutaj wam opowiem o pierwszej z nich. Mianowicie, jak zauważyliście, jest to pierwszy raz w historii Crasha Bandicoot, gdzie w bonusie zamiast iść w prawo idziemy w lewo. Co jest wow, naprawdę wow. Bo szczerze, jak pamiętacie, jak ogrywaliście sobie, nie wiem, takiego Crasha jedynkę, dwójkę, trójkę, to zawsze bonusy szły w tę stronę, a nie w te. Więc Crash the Wrath of Cortex po raz kolejny zrobił jakąś nową rzecz, za co muszę oczywiście tutaj plusa. Plusik dla The Wrath of Cortex za to. Nie, mówię autentycznie. Pomimo, że to jest pierdoła, to jednak uważam, że w fajny sposób jest to zrobione. Przynajmniej coś nowego jest. I tutaj ciekaw jestem, czy mi się to życie uda zdobyć. Tak jest, udało się, jest, jest, jest. Ale dobra. Tutaj jeszcze muszę o trzech rzeczach wspomnieć, ponieważ są jeszcze trzy ciekawostki odnośnie tego poziomu. Muzyka w tym poziomie to jest remake Benny Hilla. Tak, tak Wikipedia przedstawia ten poziom i jakby ciekawostkę odnośnie soundtracku, który w tle teraz leci. Mimo, że Wawa został pokonany, to nadal powoduje lawinę w poziomie, ponieważ tak, Wawa jako elemental wodny jest w stanie również powodować lawinę, tylko że w jego przypadku to jest lawina wodna. I ostatnia ciekawostka, pierwotnie w tym poziomie miał pojawić się Crash i miał poruszać się na poziomie, znaczy miał się poruszać po poziomie na skuterze śnieżnym. I jak znajdę screeny, to tutaj wam będą ogólnie się screeny w trakcie tego pojawiały, jak pierwotnie miał ten level wyglądać. I no właśnie, właśnie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Jak widzicie teraz, ściga nas lawina śnieżna. Ponieważ tak, z języka angielskiego, gdy sobie przetłumaczymy słowo avalanche na polski, będzie to oznaczało, że jest to lawina po prostu. Więc jestem ciekaw w ogóle, czy ta lawina niszczy skrzynki. Więc wolę dla pewności tutaj, wiecie, się zabić i jeszcze raz powtórzyć sobie. Więc dlatego na spokojnie sobie teraz pojedziemy bez żadnego tutaj, bez żadnej tutaj spinki, bez żadnego ścisku wora. Po prostu lecimy. A ja wolę, wiecie, sam zniszczyć te skrzynki. No poza skrzynkami z nitro, kurde. Z nitro! Nie wiem, dlaczego tutaj to akurat powiedziałem. Ale powiem wam szczerze, za dzieciaka ten poziom bardzo lubiłem. A, czyli lawina niszczy te skrzynki. Lol. Dobra, ja mimo co się teraz skupię i ten. Ale mówię, za dzieciaka lubiłem ten poziom. Nie pamiętam, jakie miałem dokładnie wspomnienia, czy z nim sobie, nie wiem, na początku nie radziłem. Znaczy, na pewno sobie nie radziłem, no bo grę poznawałem, jak byłem mały. Ale jest spoko. Kurde, znowu to nitro! Co jest grane? Dobra, jest cacy. Tutaj mnie jeszcze nie było. Dobra, o, lawina sobie uciekła, bardzo fajnie, super. I teraz chwila prawdy, chwila prawdy. Tak, 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 udało się, udało się. Dobrze. Ogólnie jest też taka jedna ciekawostka, że kokot tutaj może sobie te dwie bramki ominąć i dostać dżem, ponieważ jak widzicie, do tych dwóch bramek może się bez problemu dostać na nogach, nie musi wcale przez tą deskę.
Po prostu jedyny minus jaki będzie to to, że ona będzie się ślizgała, bo tutaj lód jest. Dobrze, moi drodzy, udało się, jestem przezarobiście zadowolony, ponieważ no nie wiem, czy bym z taką wielką empatią chciał powtarzać poziom ten. Więc wychodzimy stąd. No i dobra, poziom 16 mamy sobie zaliczony, super, świetnie. Następny poziom to jest Droid Void i szczerze wam powiem, tego poziomu bardzo nie chcę teraz robić. Ale z drugiej strony mamy jeszcze gorszy poziom, czyli Coral Canyon. Ale tutaj po środku mamy lepszy poziom i naprawdę bardzo fajny poziom, więc Crash Teroids, wybijamy tutaj. Coco, Cortex has assembled an armada of space stations that are ready to strike the planet. Use the lasers on your ship to destroy them. Dobra, lecimy sobie tutaj z tym poziomikiem. Muszę przyznać, że za dzieciaka nie lubiłem tego poziomu, ponieważ nie ogarniałem trochę, co tutaj trzeba zrobić, bo oczywiście te tutaj planetki, co tutaj są, czy raczej w sumie nie, to się inaczej nazywa. Kurde, zapomniałem tego słowa, powiem wam szczerze, zapomniałem. Cóż, może jak będę opowiadał o ciekawostkach, to wtedy se przypomnę. Tak czy siak, muszę przyznać, że te generatory, które krążą wokół tego, powiedzmy, ogromnego generatora, który tutaj musimy zniszczyć, ponieważ jak widzicie, mamy tu ich aż 3 do zniszczenia. To przyznam szczerze, że kurczę, że nie ogarniałem trochę tej misji, no bo nie wiedziałem, że trzeba właśnie te oto 3 generatory zniszczyć, żeby potem ten, dopiero potem, gdy tak się skumałem, mówię sobie, hej, ale to przecież krąży wokół tego, więc chyba to trzeba zniszczyć, żeby zniszczyć właśnie to coś. Jak ja sobie przypomnę o tym, jak to się nazywało, to dam wam znać, nie? Ale myślę, że póki co skupimy się na zniszczeniu generatorów i zaraz stanę sobie, w sensie zrobię pauzę i wam na spokojnie o ciekawostkach powiem, ponieważ tutaj ciekawostki są o tyle, przynajmniej według mnie trochę jedna jest rozbudowana, że wolę to na spokojnie wytłumaczyć, niż żebym tutaj na wariata wam tłumaczył jeszcze, no wiecie, o co chodzi. A i taka ciekawostka właśnie, jak zauważyliście, te generatory możemy w nie wlatywać i je po prostu niszczyć. I to może nam się przydać na czasówce, co będziemy robić w tym poziomie. Ponieważ z tego, co słyszałem, czasówka w tym poziomie potrafi być piekielnie zła. Piekielnie. Nie wiem, nie pamiętam szczerze czasówki w tym poziomie. Mimo, że grałem ostatni raz jakoś tak w tym... Kurde, kiedy ja ostatni raz w The Wrath of Cortex grałem teraz? Ostatni raz grałem kiedy to było, kurde? Chyba w sierpniu 2018, nie mogę sobie przypomnieć dokładnej daty, ale wiem, że w tamtym okresie robiłem streamy na Team Pomidor, na moim drugim zapasowym kanale, no bo no wiecie, niestety była banicja na obecnym kanale, w sensie taka banicja, że streamować nie mogłem. Ej, ale autentycznie nie ma tych skrzynek. Gdzie one są? Dobra, tu jest. Tu są. Dobra, dawaj. Dawaj mi gem. Dobrze. Dobra, więc zatem czas na ciekawostki. W sumie tutaj jest japońska nazwa tego poziomu, ponieważ zapomniałem o tym. Oczywiście, jak to ja. Więc teraz tak. Nazwa tego poziomu jest połączeniem słowa Crash i Asteroids, co daje nam Crash Teroids. Wczesne zrzuty ekranu tego poziomu pokazują, jak statek kosmiczny Coco początkowo strzelał pociskami, które wyglądały trochę jak fajerwerki, w przeciwieństwie do czerwonych podwójnych laserów w finalnej wersji. I jak znajdę, to tutaj będzie screen, jeżeli chodzi o ten poziom w wcześniejszej wersji. Ale jest jedna rzecz, którą muszę nadmienić. Jak dla mnie to trochę... Nazwa tego poziomu to jest hipokryzja, no bo Crash Teroids, a gramy Coco. Nie uważacie, że to jest trochę taka lekka hipokryzja? What? Crash Teroids, a gramy Coco.
No jak dla mnie to jest trochę taka leciutka hipokryzja, no bo wiecie, gramy Coco, a poziom nazywa się Crash Teroids. Wow. To gdzie ten Crash? Chyba, że Coco jest liczona jako Crash, no to wtedy okej. Ale hej, przynajmniej tak jak ciekawostki tam powiedziały, Crash miał być w tym poziomie zamiast Coco, więc coś się z tego Crasha zachowało. Tytuł się zachował. To jest dobre. Droid Void, Coral Canyon, Wuthering Heights. Dobra, Droid Void. Miejmy to już za sobą, serio. Is there a draft in here? Ta. Droid Void. Bardzo fajny poziom. Taki w cudzysłowie, ale niestety wy tego nie widzicie, jak ja to pokazuję, ponieważ no nie ma kamerki, nie ma facecamu, ponieważ no już to niejednokrotnie powtarzałem, po prostu się coś zrypało z moją kamerką GoPro. Ale muszę przyznać, że na plus dam soundtrack z tego poziomu, ponieważ soundtrack w tym poziomie jest po prostu piękny. To muszę przyznać, że jest on dopasowany do obecnego tła, które tutaj widzimy. Za dzieciaka bardzo tego poziomu nie lubiłem. Chyba mam do tego powody, co nie? No, sami sobie spójrzcie na to, co się teraz odwala. Sekcja, gdzie Crash podąża na siatkach. Serio, to jest najgorsze, co mogło spotkać w ogóle tę grę, nie? Nienawidzę tych sekcji. Mówię wam to autentycznie, to jest... Ja tak bardzo nienawidzę sekcji, gdzie Crash chodzi po tych siatkach, jak poziomy podwodne, serio, to jest na takim samym miejscu. Obie rzeczy są na tym samym miejscu, nienawidzę ich tak samo. To nie jest tak, że jedno lubię bardziej, a drugie mniej. Obie te rzeczy powinny zostać stąd skasowane i chyba podczas reliktów, które będę robił, chyba będę to niejednokrotnie podkreślał, że ja pierdzielę, powinni się tego kurde wtedy już pozbyć, skoro wyszło to tak źle. Dobra, udało się. Udało się bez śmierci dostać się do bonusu, co jest dużym plusem. Ale dobra. Droid Void. Czas na ciekawostki. Sekwencja, w której Crash używa kombinezonu, ponieważ tak, Crash będzie używał tego kombinezonu mecha, w sensie tego, w tym robocie on będzie szedł sobie po poziomie, nie jest w ogóle ciemna w wersji na GameCube'a. I jest to pierwszy poziom w kosmosie w tej grze. O, i to jest też kolejna ciekawostka. Nie wiem, czy to było w wersji USA, czy to jest w wersji PAL zwykłej, ale jakaś z wersji miała coś takiego, że w tym bonusie było 25 skrzynek i tutaj były żelazne skrzynki z skrzynką ze strzałką. Mogę wam w razie co tutaj screen gdzieś pokazać. I jeżeli ktoś z was ogarnia, jaka to może być wersja, czy to jest wersja USA, czy pierwsza PAL, w sensie nie ta PAL Platinum, którą ja obecnie mam, tylko ta PAL nie Platinum. To dajcie mi znać, jeżeli ktoś z was wie, o co tutaj chodzi, ponieważ, no, ciekawa zmiana, nie powiem, że nie. I tak, oczywiście, jakieś screeny z tego poziomu również zostaną przytoczone. Ale musiałem o tym wspomnieć, dlatego, że to jest dosyć, jak dla mnie, interesująca ciekawostka, że coś takiego ma miejsce. No, i sobie przeskoczyliśmy, po co, kurde, tutaj bawić się w te... skradanie. I teraz poczekamy sobie. Niech sobie to wybuchnie, niech sobie zrobi to bum bum. I myślę, że jeżeli chodzi o Droid Void, to by było na tyle, tak szczerze. Myślę, że nie ma tutaj co jeszcze mówić o jakichś ciekawostkach, bo to są już wszystkie ciekawostki z tego poziomu. Plus, poza szczerze jedną rzeczą, która na nas będzie czekała pod koniec poziomu, ale to spokojnie, zobaczymy sobie, o co chodzi.
Więc wbijamy sobie do tej sekcji, która w wersji na GameCube w ogóle nie jest ciemna. I o Boże, to sterowanie, ja pierdziule. No przynajmniej życie się zniszczyło, ale kurde, nienawidzę sterowania tym działkiem tutaj. Autentycznie, to jest tak słaba rzecz. Kurde, i żałuję, że ja zniszczyłem checkpoint wcześniej, nie? Bo gdybym nie zniszczył, no to nie musiałbym teraz tych dwóch skrzynek niszczyć. Ale tak, tutaj będą na nas czekały robociki Cortexa, asystenci jego, albo jego miniony, jak chcemy sobie nazwać, ponieważ Wikipedia tych robotów przedstawia jako jego miniony. I to był dosyć dobry unik z mojej strony. Te skrzynki, jak widzicie, możemy sobie po nich skakać i sobie je niszczyć. Czemu nie? Skoro można. Ominę sobie tego ziomeczka. Nie, ale przyznam, że za dzieciaka po prostu nienawidziłem tych poziomów. Serio, ja ogólnie nie lubię poziomów, gdzie mamy właśnie takie laboratorium w kosmosie i sekcje z siatką. To jest kurde najgorsze połączenie. Tego nie powinno być, to nie powinno w ogóle istnieć. Dobrze, że się tu wróciłem, bo tutaj te dwie skrzynki by mnie tak zdołowały potem, gdybym nie zdobył ich, to byłoby takie unlucky wtedy. Ale na szczęście nie możemy powiedzieć, że to będzie unlucky, ponieważ hej, to co mam, to mam. O, i na ślepaka trafiłem w nitro. Nitroglicerynę. Albo nitro, które, że tak powiem, konsumuje nasz słynny i popularny polski influencer Major wraz z Krzysztofem Kononowiczem. O Jezu, nie wiedziałem, że ja o nich w ogóle wspomnę na The Wrath of Cortex. To wszystko przez ciebie, Jim. Ale nie, dobra, Jima pozdrawiam tutaj serdecznie, bo Jim to spoko mordka. Tak, ostatnio sobie z nudów oglądaliśmy pana naszego szanownego prezydenta Białego Stoku Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztofa Kononowicza. Szkolna 17, ogólnie uniwersum szkolnej 17 to jest coś pięknego, mówię wam. To jest taki quality content, że po prostu masakra. Dobra, trzeba tutaj ten wymierzyć sobie nitrusa Brio. A, sobie dupnęli. Ej, zniszczmy sobie checkpointa. Mamy 101 skrzynek i teraz czas na sekcję fioletowego klejnotu. Klejnociku. Naszego fioletowego dżemika. Ej! Co? Co to było? Nawet kurde ten, skoczyć nie mogłem tam. Po prostu platforma mnie strollowała i mnie zabrała. What? Nie kumam tego kompletnie. Dobra. To było ok. Ty gościu pal gumaka mi stąd. Te nitrosy też mi mogą palić gumaka stąd. Miniony kort... Jezu, i teraz muszę w nich... Ajajajajajajaj. Mówię wam, to sterowanie tutaj jest tak bolesne. Zresztą sami widzicie, celowałem w niego, a nitro z tyłu się zniszczyło. To jest w ogóle po prostu przegięcie pały. To jest przegięcie serdecznej pały. Dobra, na hama tutaj wlatujemy już. Pyk. Au! Ałała, tego nie chciałem, ja chciałem skoczyć. A nie zrobić taką unlucky akcję. Dobra, tutaj żyćko mamy. A, i warte uwagi. To jest jedna rzecz, która jest bardzo warta uwagi. To chciałem bardziej powiedzieć. Znowu za szybko chcę swoje myśli przedstawić i dlatego popełnię takie błędy. Więc tak. Mamy tutaj możliwości dwóch skoków. Jak widzicie, taki skok, gdzie po prostu zabiegniemy i mamy taki normalny fest, bardzo fajny i kozacki skok. Oraz taki skok, że krawce w miejscu po prostu podskakuje, co jest dla mnie głupie. No dobra, czas popełnić zabobójstwo. Ale hej, zaraz będziemy mieli 99 żyć. A jeszcze nie jesteśmy w ostatnim warp roomie, więc to jest bardzo dobry wynik. Of course. O, i możemy tak tych sobie stworków zniszczyć. O nie, to jest to życie! Jezus Maria, to życie to jest mój koszmar!
Na pewno nie wiecie, o co chodzi, więc pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Otóż za dzieciaka nie lubiłem bardzo tego życia zdobywać, ponieważ... Ajajaj, nie cierpiałem po prostu, to było tak bolesne przeżycie, to ja po prostu miałem traumę, wam powiem szczerze. To życie spowodowało u mnie taką trwałą traumę. No, a to już była w ogóle głupota, zacznijmy od tego. Zdobyłem życie i je straciłem. I widzicie, po co ja się chwaliłem, że mam 99 żyć, skoro i takie już tracę. To było bez sensu, kurde. Weta, Michał, lepiej kasuj kadał już. No i teraz... I teraz, kurde... No, i teraz sobie trochę spędzimy czasu, żeby trafić w życie, no bo... Bo bazuka, kurde, ma w dupie to, szczerze. Trzeba tutaj chyba stanąć, żeby tam wycelować w to życie. Nie, no to jeszcze nie, no to kurde, no to będziemy sobie, kurde, tu tkwili nie wiadomo ile. Dobra, jest, udało się. Ja pierdziule, dlatego ja nie cierpię takich właśnie tych. To jest taka bolączka, nie? Ja nie lubię właśnie takich sekcji. Wow! To w dobry i kozacki sposób uniknąłem. Jest! Jest! Juhu! Jest dżem! Jest dżem! Jest dżem! Jest dżem! Hahaha! Dobrze! Jezus Maria, gdyby mi zabrakło jednej skrzynki, tak jak ostatnim razem. Boże, ale ja bym miał tutaj rage'a. Ja dosłownie bym chyba ten kontroler, na którym teraz sobie gram w tę grę, ja bym chyba przez okno wyrzucił. Serio, nie? Bym takiego triggera złapał, gdyby coś takiego miało miejsce, że to jest, kurde, przegięcie pały. No i tutaj taka właśnie ciekawostka, o której chciałem wam wspomnieć, że mamy tutaj taki disco room.